Witam Was tutaj, cześć, cześć, Amizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z The City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! Okej, to nie wyglądało normalnie. Przed chwilą widziałem samolot pionowo lądujący. Ale no dobra. Tak. Dziś odcinek będzie krótszy, ze względów na to, że prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek przed schronami i dodatkiem. A po drugie, mam dzisiaj bardzo mało czasu. Więc dzisiaj od razu mówię z góry, timelapse'a nie będzie. Timelapse będzie dopiero, jak powiedziałem, w kolejnym odcinku. Od razu. I możemy nagrywać całe pół godziny. Pomijając to, że jeszcze muszę takie skopiować. Ogólnie jest kicha popytu. I zastanawiam się szczerze, czy nie przekroczyliśmy granicy, ale pamiętam, że widziałem kogoś 200. I swoją drogą nie rozumiem cały czas tych samolotów, które robią tutaj go around. To oni nie potrafią tu wylądować? No zobaczcie, no. No, temu akurat się udało. Ale to trochę wygląda nie najlepiej. Jak te samoloty lecą, lecą, no i im się nie udaje i jeszcze raz. Chyba, podobno. No ma nieważne. Na pewno wiem, że to lotnisko jest dobrze wykorzystywane. Pociągi. Tak. Prawdopodobnie pojawi się, chociaż nie wiem, jeszcze jakiś odcinek osobny tylko z timelapsami. I co tu się wyprawia nożem, proszę. Jasne. Widzę, że jest tu koreczek. I to nie taki mały. Trzeba odbić. Dzisiaj ogólnie chciałem się zająć pociągami, ale pociągi by wymagały timelapsów, a czasu tak dzisiaj zbytnio nie mam. Więc nie wiem, zobaczymy. Dobra, powiedzmy, że tak. Chwila, telewizor mi się przyłącza. Una momento. Nie ma jak to Sony, kompatybilne Sony. Zróbmy sobie coś takiego. Nie wiem, czy... Nie, od razu mówię, nie wiem, czy to będzie działać. Bo do tego jest potrzebny dodatek Mass Transit, aby były tory jednokierunkowe. Ale kto wie, może to zadziała. Z czego bym był bardzo zadowolony. To znaczy, żeby pociągi jeździły dobrze. Ojejku. Jakie to dziwne uczucie, kiedy się przesiadasz z Cities na PC-cie i nagrywasz tutaj. Takie trochę dziwne. Tak, bo się zastanawiam nad nową serią na też Cities, tylko na PC. Ale nie wiem, czy ona się pojawi, ponieważ prawdopodobnie, to mogę to zapowiedzieć, byłaby to seria odnosząca się do scenariuszy, ale podobno, nie wiem jeszcze o ile to prawdziwe, scenariusze mają się pojawić do Cities wraz właśnie z tym najnowszym dodatkiem. Z czego bym był bardzo zadowolony, ale no póki co jeszcze tego nie wiem. Dlatego na temat tego nie wypowiem się jeszcze tak bardziej dosłownie. No i będziemy czekać. Dobrze, zrobiliśmy trochę rozjazdów. I mam nadzieję, że pociągi nie korzystają z tego, jak ja bym chciał. No, dobra, powiedzmy, że może to będzie... O, czekajcie, a nie, dobra, ten tak samo. Dobra, zobaczymy. Tutaj też się zrobił korek? Nie, aż tak tutaj nie było źle. Tu jest nasza lagownia. I tak, dzisiaj ogólnie, na czym bym chciał zrobić? No, problem mamy w mieście ogólnie, byśmy pracowali. Bo tak... Tutaj chciałem zrobić tą dzielnicę, no ale jak sami widzicie, sklepów tu jest masakrycznie dużo. Tu jedyne co mogę postawić to nasze budynki, tak, te własne. Więc no tak trochę kiepsko. Więc jeśli coś możemy dzisiaj zrobić, to o i to jest akurat dobry budynek. Mamy trochę pieniędzy, możemy postawić tutaj
albo moglibyśmy postawić tutaj więzienie. I teraz jeszcze podłączyć prąd. Ojejku, serio? Dobra, jest i prąd. I tak, dzisiaj sobie przejdziemy przez wszystkie problemy w naszym mieście. Będziemy próbować je rozwiązać, pomijając tą szarańczę budynków. Ale no dobra, po kolei. Prąd. Prąd jest na poziomie dobrym. Woda. No powiedzmy, dobrze jest. Edukacja. I tak, tutaj widzimy, że szkoły. Tutaj coś jest, się opróżniło. Czekajcie, cmek. I swojego mam nadzieję, że po tej nowej aktualizacji przestanie się lagować aż tak bardzo gra, bo sami widzicie. Ostatnio ktoś mi się o tym w komentarzu pytał. Tak. Tu może jeszcze z jedną średnią szkołę byśmy tutaj jakoś wstawili. A, może wejdźmy do tego. I tak. Podstawówki. No, powiedzmy. Dobra, dajmy im tutaj. Właśnie się już dzielnica kończy, widzę. Tu jakąś. I tu. Co do uniwersytetów. Widzę, że jakieś tu są. Ale damy im tu jeszcze jeden wydział. Bo tutaj coś jest nie najlepiej. Ale ogólnie powiem wam, że prawie większość miasta jest na poziomie wykwalifikowanym i to dosyć bardzo. Dalej. Dobra, to mamy. Śmieci. Status spalania mamy niski. To nie jest dobra wiadomość. Wow. Laguje nam przy przemyśle, okej. Okay. A właściwie to lagowało. Niech status spalania jest kiepski. Musimy zrobić mniej więcej coś takiego. To nam jeszcze da trochę prądu. A czekajcie, czy to wystarczy według tego wskaźnika status spalania? Zaraz zobaczymy. Wyrzucanie wypisk. No, chyba tak. I jeszcze z dwie, jakbyśmy nadali, to będzie chyba już idealnie. Czekajcie. Uno momento, bo to się ładuje. Dobra, to jest dobrze. Dalej. Zadowolenie w naszym mieście, no jest... Handel jest trochę mało zadowolony, ale dobra. Tutaj jest mało zadowolenie. A czemu żeście nie jesteście zadowoleni? Za mało klientów, marudzicie. Dobra, dalej. Opieka zdrowotna. Tutaj jest coś kiepsko. Biuro Kolosa Ordo widocznie nie są dobrym miejscem do opieki zdrowotnej. A tu było kiepsko. Tutaj widzę, że jest kiepsko to również. Więc macie. Czy gdzieś jeszcze jest kiepsko? Tutaj. Ale tutaj wam po prostu wstawimy saunę, wiecie? O, proszę bardzo. Sauna. Dobra, pominijmy ten dalej. Wiatr. Podobno tam, gdzie jest silny wiatr, to jest... A, już wiem dlaczego. Tam, gdzie jest silny wiatr, jest trudno od zdrowych simów. Widzimy, gdzie jest bardzo silny. W wodzie. Chyba. Chyba tak. Czekajcie. Turbiny wiatrowe, łagodny, silny. I siła, łagodny, silny. No dobra, to nie rozumiem trochę tego, ale no dobra. Rozumiem z tego, że tam, gdzie jest silne, to jest dobrze. A tego może te samoloty mają tutaj problem z podejściem, bo tu jest bardzo silno. Pewnie o to chodzi. Dobra. Dalej, poziomy. No to poziomy, no to mamy dużo bardzo wysokie. Tutaj trochę jest niskich, ale dobra. I widzę tu kolejny budynek, który trzeba wyłączyć z opróżnienia. Widzę tak, że jesteś już gotowy. Właśnie, czekajcie, nie. A, jak byliśmy tutaj. Co jest z cmentarzami? No, chyba cacy. To było korki. Tu jest ogólnie problem. Bo jest korek tramwajowy głównie. I nad tym akurat musiałbym się zastanowić dłużej. Poza tym są wielkie korki do tych dworców. Z czym nie będziemy walczyć, bo to będzie w kolejnej serii, będziemy zupełnie co innego po prostu budować. Korki są również z tego, co widzę tutaj. Tak.
Tak mi się wydaje. No, dobra. Gdzieś jeszcze. Tutaj są wjazdy i zjazdy. Mało przyjezdne. Powiedzmy, że jeszcze to jakoś przeżyjemy. Tutaj. Tu coś tramwaje rozwaliło. No, a zaraz tym się zajmie. No tutaj to nie trzeba patrzeć, to wiadomo. Tu jest jeden most. I tym można było się jakoś zająć. Ponieważ żeby jakoś to podłączyć jeszcze inną drogą, tylko nie mam zbytnio pomysłów jak. Czy coś jeszcze tutaj jest denerwujące? Dlaczego zbytnio? Dobra, dalej. Zanieczyszczenie. No to ogólnie zanieczyszczenie mamy małe. Pomijając parę miejsc. Na przykład tutaj i tutaj. No ale gdzieś trzeba odprowadzać ścieki, dopóki nie ma Green Cities. Dalej, bezpieczeństwo pożarowe. Ogólnie jest całkiem. Tutaj jest coś wyższe, ale no dobra. Czy gdzieś jest tak, że jest niebezpiecznie? Tu może być trochę niebezpiecznie, ale tam jakoś miarę szybko dojadę, bo nie ma korków. No dobra. Hałas. No to jest głośne miasto. Co tu dużo mówić. Zwłaszcza dworce. Lotniska to już nie wspominając. Nie mówmy nic o tym. A, i tu więzienie jeszcze jest głośne. Okej. Okay. No to tutaj jest chyba cacy po całej linii. Transport. To sobie jeszcze się tym zajmiemy chwileczkę później. Populacja. No to jest całkiem nieźle i jesteśmy nawet na plusie. Eksport. Znaczy to nie, to jest import. To jest eksport. I turystyka. No, turystyka powinna być tu duża. O, statki turystyczne widzimy. I gdzieniegdzie się tu jeszcze pojawiają, a na przykład takie budynki. Dalej, i tak, zużycie. Zużyte jednostki naturalne. Rudy nie wykorzystaliśmy, lasów, no to widać, że tak. Żyzna gleba, powiedzmy. Coś jeszcze. Oczywiście, jeżeli dotykujesz, dotykujesz, lecieć tą serią dalej. No poziom gruntu, no to widać, że jest. Jest tu drogo. Nie będziemy się oszukiwać. Dzielnice, no to ogólnie tak, tu są potworzone te dzielnice. Tu może trochę nie ma i jeszcze coś. Dalej, wypoczynek. Jest kiepski w przemyśle, no ale to jest dosyć oczywiste. Tu jakiś park można wrzucić i tutaj też coś pokręcimy. Budynki unikatowe, dobra, nieważne. Ogrzewanie. Ogólnie chyba jakieś budynki nie mają ogrzewania i zaraz to przejrzymy. Czekajcie, bo tutaj jest wszystko. Wszystko. Wy nie macie ogrzewania. To wiem akurat, ale po co wam jest ogrzewanie? Tego nie rozumiem trochę. O, i lepszy to. Mam i przez temat ludzi, że nie mogę wstawić jednego monumentu, więc tylko dlatego będziecie ogrzewane. Wy jesteście. To byłoby chyba na tyle z wszystkich tych budynków. To tylko tam nie dawałem, bo to nie miało dla mnie sensu. Dobra, ogrzewanie cacy. Co to jest? Wiecie, co to jest? To jest mapa, która nie działa. Ona jest normalnie wykorzystywana, ale tutaj my... No, nie będziemy mogli z niej korzystać. Zaraz wam powiem, jak to jest. Znaczy, nawet się nie pojawia informacja, co to jest za mapa. To jest mapa wysokościowa. Ale jest, ponieważ nie możemy regulować wysokości. Więc to nie powinno tego według mnie tu być. Status dróg. Jest całkiem nieźle. Pewnie tutaj w miejscach by się przydało, na przykład tak jak tutaj, coś postawić. Ale ogólnie nie jest źle. Właśnie, a propos postawienia. Tutaj można było coś takiego wrzucić. Tu w sensie... O, proszę bardzo, czekajcie. Wstawić się tu da wstawić, to pewnie musi. O, właśnie. I obok składowisko śniegu po drugiej stronie. Prądor. Pociągniemy do tego. Dobra, świetnie. Wracając. Śnieg. Stan, no to będzie ze śniegiem dobrze. Powiedzmy. Dobrze, ogólnie sobie przeszliśmy przez wszystko, oprócz transportu. Ponieważ na transportem się dzisiaj zajmiemy. I tam wszędzie, gdzie coś nic nie dojeżdża, no to będzie dojeżdżać. Tu chyba widzę, że coś jeździ.
Więc tym się nie będziemy zajmować, bo tu jeszcze strasznie laguje, więc już. W ogóle mnie to nie interesuje. Tak, tu chętnie sobie zobaczę, ile jest ludzi. Korzysta z tego, bo tak, z tego pewnie. No, z tego jest jakoś mało. Tu jest 500. Tu jest 112. Dziwne jakoś. No i taksówek oczywiście nie ma. Właśnie, a propos taksówek. Co najważniejsze, tutaj żaden budynek się nie pojawił nowy. Te, co chcieliśmy, żeby się pojawiły. Więc w naszym mieście to już jest coś poprzesadzone. Ten problemy, których już się nie da rozwikłać. Tu by i trochę damy tych taksówek, aby one jeździły jeszcze przez te parę godzin tego miasta. Dobra. Bardzo dużo taksówek za chwilę wyjedzie na ulicę. Dobra, dalej. Autobusach, chcę nim patrzeć. Tak, tu jest ogólnie bardzo dobrze skomunikowane, tak. Zaś tutaj. No, powiedzmy. Ten przynajmniej trzeba przestawić. Siłą rzeczy tutaj autobusy nie powinny wjeżdżać. Tu jest cacy, tylko tak, tutaj jest coś nie tak z jednym tramwajem, widzę. I dlaczego ty nie chcesz mi tu działać? Okej. Ja po prostu ci ktoś źle postawił. A nie, już wiemy dlaczego. To jest zła droga. No, i jest wszystko cacy. Dobra, i teraz będzie wszystko jeździć, tak? Tak, dobra. To zostało rozwiązane. Jakieś drobne jeszcze problemy. Tak, tutaj był problem o ten. Ale ja nie wiem, co to jest. Czy to jest metro, czy co to jest? Pociągi to na pewno nie są, więc nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, więc się nie wypowiem. Metrem jeszcze sobie trochę popracujemy dzisiaj. No to tutaj. Czekajcie, tutaj nie ma zbyt dużo transportu miejskiego, ale no dobra. Jakoś to przełkniemy. No tutaj chcieliśmy, żeby się coś rozwijało. Czekaj, tutaj jest strefa? Nie ma strefy. A, poczekajcie, zobaczymy. Jeżeli się coś zacznie budować, no to znaczy, że popyt jest, tylko się nie pokazuje. Jeżeli się nie zacznie budować, no to kit z tym. I teraz zapytam, zauważyłem, że my tu mamy prawie skończoną tą dzielnicę okrągłą. Gdyż, iż, aż... Ta droga powinna być trochę większa. Bo tak, tego tu już nie będzie. A my tu wstawiamy. No ma to trochę mniej kosztowne. Ej, ty. Widzę, że nawet dosyć dużo osób z siebie korzysta. Jest większe zapotrzebowanie niż masz. Co nie, dobra. Pauza. My to sobie zmienimy po prostu. Bo ja tutaj już budowałem tak po prostu, a tu nie można tak po prostu, tylko trzeba to konkretnie wybudować, jak to powinno wyglądać. Czyli tak. Te budynki też trzeba odstawić. Trzeba za dużo odstawić. Okej, okay, dobra. No i jeszcze to. Ale z tym się zaraz zajmiemy. I z tego co rozumiem, jeżeli nie. Powinniśmy dopuścić jakoś tak. Okej, okay, ale tu tą drogę trzeba przedłużyć. I to jeszcze, żeby wyglądało mniej więcej tak. I teraz to była ta droga z tramwajami. Czekaj, to było. Jakiś mi pies tam jeszcze nadaje za uchem. Ej. Dobra. Tu i tu, proszę bardzo. Mamy dużą drogę. I teraz robimy to samo dokładnie tutaj.
Tyle, że tutaj drogi nie będzie. For some time. Później wróci. Co jest? Nie. Daga. Ja nie wiem, z kim tu w pokera grasz, ale nie ze mną. Ja chcę wybudować, to ja wybuduję, tak? Nie, dobra, to jest przesada. To też nie jest przesada. O! Czemu się nie chcesz tu wybudować? No. Żeby to było mi ostatni raz. Dobrze, jest. Teraz stąd. Tutaj. I teraz pytanie, czy tu jest dobrze. No jasne, że jest źle. Bo byłoby dobrze, ale to byłoby niedobrze. Dobrze, tutaj później sobie pracujemy nad tą drogą, bo ona tutaj taka będzie. Taka duża. Tak, stąd. Chwileczkę. Stąd lecisz sobie tu. Proszę bardzo. I stąd, nie wiem jak my to puścimy, musisz dojść tu. I to jest po drodze. Okej, okay, pada dróg. Na przykład ten uniwerek, który trzeba przenieść. Dobra, dajmy go tutaj. Dalej, trzeba wyburzyć kawałek tu drogi. To też. Tym się zajmiemy jeszcze parkami. I tak. Teraz powinno to śmiało pójść. Tak. Most. Przeoczyłem jeszcze jeden fragment mostu. Dobra. Teraz już nie będzie problemów. Tak. Tak. Dobrze, teraz tak. Ciągniemy sobie kolejny kawałek. Widzę, że tu trzeba przebudować most. Okej, okay, dobra, zrobimy sobie tak. Dotąd. I stąd musimy jakoś wykombinować, jak to połączyć dobrze. Może tak i tak? Nie, to było niedobrze. Tak i tak, to też chyba przesada. Stąd, tu. Też bardzo. Jest most. Jest most. Dalej, tak. Uniwersytet. Czy ciebie możemy wrócić? Gdzie ty jesteś? No chyba nie. No dobrze. No skoro nie możesz wrócić, no to nie, tam nie będziesz, na pewno nie. Postawimy cię jakoś gdzieś tu. Tu jest ta droga z drzewkami. Podłączmy ją, aby się korki nie dobiły. Chociaż tu i tak, jeśli już, to jakieś służby ratownicze tylko będą jeździć. Hehehe. Dalej, stąd, no to droga będzie. I tutaj też pamiętam, że miała być taka droga. I czy jeszcze coś? Nie, tutaj jest. Okej, tu jest zjazd do tunelu, na którym zaraz jeszcze popracujemy. I tak, tu tą drogę trzeba wyburzyć. Tutaj również. Tu również, to. I teraz dajmy wszystkim miejsce do zasiedlania się, tak. Tu będą biura. Dobrze. Jeśli się wbudują, fajnie, jeśli nie, no to szkoda. Tutaj trochę sklepów. I teraz lecimy z... Nie. Z domami. A właściwie to dużymi budynkami mieszkalnymi. Tak, i czemu ja zrobiłem pauzę akurat w trakcie nocy? To też jest idiot. I tu wszędzie możecie się budować. Dobrze. Time play. I teraz tylko jeszcze zróbmy miejsce, żeby nam tu nie marudzili gdzieś, że nie mają czegoś. Czyli na przykład gdzieś tu. Co jest, no. Dotąd. Tutaj. Tutaj. Tutaj.
Zaraz on to pokażę z góry, bo to bardzo fajnie wygląda. Tylko trzeba to skończyć. Tutaj. Ale ładnie będzie. Dobra, połącz to teraz. Widzę, że ma ludzi o wodę. Prądy sobie sam podciągniesz. No bo hola hola. A, akurat idealnie z tą drugą dzielnicą. I od dzielnicy do dzielnicy jakiś jeszcze pociąg puścimy dzisiaj. Nawet w te parę minut, które widzę, zostało nam, dobra. I to wygląda dosyć epicko. No, dobra. Tak, czy się budują budynki? No bo nie budują się, bo nie ma popytu. Oj, chwila. Rozwaliliśmy jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem. Most kolejowy. Proszę bardzo. No, i teraz już jest pełnoprawnie wszystko zrobione. Pociągi mogą jeździć. I tak, aby pociągi jeździły tak jak my chcemy, trzeba im zrobić po prostu tutaj zjazd. Stąd, tu i tu. Zobaczmy, czy się zrobiło wszystko. Tak, dobrze. A teraz więc puszczamy swojego. Powinny tu być jeszcze kolejne dworce, ale jest tam już metro, więc nie będziemy z tym kręcić. Okej, to było to i to było to. Dobrze, świetnie. I tak, to jest najdalszy punkt. No to robimy sobie nową linię. Tutaj będzie jeździć przez te wszystkie stacje. Ten pociąg jedzie do zupełnie innego nowego miejsca, a mianowicie tutaj. I robi sobie rundkę po całej magistrali, która tutaj istnieje, tu na dole. Czyli jedziesz sobie tu, tutaj. Tutaj jest naprawdę to wielkie. Ile? Nie, tutaj nie. Idziesz później tu. Tu już byłeś. Tutaj. Czy chcemy cię tu wpuścić? Może na razie... Nie. On tam chyba jeździ. Okej, dworzec się pali. Świetnie. Znaczy, no nie świetnie. I tu widzę, że pociągi później wjeżdżają w to samo miejsce albo mogą zawrócić. To też jest dobrym pomysłem. A my tu wybierzemy sobie zawrócić. Dobrze, budynek płonie świetnie. Co ja mam z powodu zrobić? O, i tu wiem, zapomniałem o jednej rzeczy, którą chciałem zrobić jeszcze. Tutaj sobie wjedziesz pociąg. Później jedziesz tu. Tak, żeby nie było, że tu w końcu nie wjechaliśmy. Tutaj budynek cały czas płonie? Płonie, jasne. Bo czemu by nie? Tu ja widzę już tam rękę czasu. Już kończ. Już naprawdę dostałaś tylko chwila. Dobra. Tutaj. Widzę już prawie metę. Tutaj. I tutaj. Ta linia jest naprawdę długa. I co ja chciałem zrobić? Znad czas. To po pierwsze. Po drugie. Tu jest to źle zrobione, bo tu się robią korki. I teraz tak, wchodzimy do torów. I robimy nową trasę. Okej, widzę, że jest problem. Okej, to też jest problematyczne. Ale jeżeli to zrobimy sobie tak, no to już aż tak bardzo nie. Czyli stąd, tu. Dobra. I teraz tak. Jak to wyglądało? Okej, widzę, że jest problematycznie. Dobra, nie. Tego nie. Oj, jest bardzo dziwnie. No dobrze, w związku z tym. To sobie podłączymy z tym. Proszę bardzo. To sobie podłączymy z tym, jakoś widzisz. Śmiało. Nie, to mnie nie interesuje. Podłączył się, świetnie. Teraz ty się podłącz z tym. No nie, no jasne, że nie wejdziesz, bo to byłoby zbyt piękne.
Nie, to mnie nie interesuje. Dobrze, i ty. No tutaj i tak budynki się nie budują. Nie wiadomo czemu. Idziesz tak. Ty masz zjazd tu. I ty pociąg. Nie. Bo my chcemy coś innego. Jedziesz tak, tu sobie wjeżdżasz. I ciebie jakoś byśmy tu wpuścili? Nie, to byłoby dopiero przekombinowane. To dobra, to jedziesz stąd. Widzę czas. Tu. I tu. Dobra. I dzięki temu korki powinny ucichnąć na zawsze. Tak? Ten sobie jedzie spokojnie. Ten tu sobie przejeżdża. No, jest dosyć dobrze. Tak mi się tu wydaje. Chociaż czekajcie, można byłoby to zrobić lepiej. Gdybyśmy wpuścili to w dół. A stąd byśmy to jakoś tu podłączyli. Są tory? Są. I wiecie, co dzięki temu uzyskujemy? Że te pociągi będą się po prostu rozjeżdżać, jakby to była jedna kierunkowa. Tutaj tego naprawdę mi się już nie chce dobić, bo też to trzeba byłoby zrobić. I z tego, co widzę, pociąg tu na coś czeka. Aha, dobra, pociąg ten żółty już nas tutaj jeździ. Dobrze, i to byłoby chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Tak, dzisiaj wiem, dużo nie zrobiliśmy. Dobra, jeszcze, żeby nie było, że tak mało zrobiliśmy. Postawiajmy parę budynków. Dobra, marudzisz, ale będziesz działać. To się liczy. Żeby ci nie marudzili. Ale zobaczcie, pojawiają się budynki. Czyli popyt istnieje. Bo pojedyncze budynki się pojawiają. Prawda, są pojedyncze, a my byśmy chcieli nie pojedyncze, ale dobra, tutaj wybieg, bo wybiegu nie było w końcu. To jest duże, to można byłoby gdzieś tu wrzucić. W następnym odcinku wrzucimy jeszcze parę budynków unikatowych, ale głównie będziemy się zajmować schronami. No ale tak jak mówiłem, tutaj po prostu czekaliśmy na popyt bardzo długo, a skoro się pojawił jako taki, no to trzeba się cieszyć. Dobrze, tak, tu budynki są i zobaczcie, tu gdzie postawiliśmy dzisiaj miejsce, się co jakiś czas coś buduje, czyli jest popyt na ludzi. Dobra, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek, ponieważ dzisiaj timelapse'a nie będzie, no to od razu już kończymy. No i jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!